zdrowie wszystkich tych, którzy już marsują, którzy już się hartują i którzy dopiero o tym myślą. Szczególnie tych drugich. Spróbujcie, a zobaczycie, jak jest wspaniale, jak człowiek się czuje młody, zdrowy i rześki. To, czego się boimy, jest tylko groźne do momentu, kiedy spróbujemy. Strach jest znacznie większy niż to, czego się boimy. A więc serdecznie Was zachęcam do zabawy w hartowanie ciała, do zabawy w morsowanie, suche, mokre, jakiekolwiek. Wyjdźcie spod pierzyn i fuch! Dzisiaj chciałbym namówić Cię do bardzo prostej rzeczy. Do zanurzenia stóp w śniegu. Choćby na chwilę. Nie musisz się rozbierać w całości. Absolutnie, możesz być w kurtce, czapce, to nie ma żadnego problemu. Ważne, abyś przynajmniej minutę pochodził sobie gołymi stopami po śniegu. Efekty są niesamowite. A jakie, przekonasz się sam. Ja nie będę Ci opowiadał, bo być może u Ciebie będą zupełnie inne. Przychodzimy sobie w klapkach, po czym je zrzucamy i tak normalnie, najnormalniej w świecie, wchodzimy w śnieg. Wbrew pozorom nie jest to wcale szalonym wyczynem. Większy jest strach przed tym, aby tego dokonać, niż sama czynność. Ważne jest, abyśmy w tym śniegu troszkę wytrzymali, abyśmy nie uciekli po pierwszym sygnale, aby to trwało przynajmniej 15 sekund, powiedzmy. Ja zalecam 2 minuty, ale 15 sekund jest równie dobrze na początek. Można wyjść, a potem wejść jeszcze raz, jeśli mamy ochotę. Nie chodzi o to, żeby stać, bo stać jest czasem trudniej. Lepiej jest chodzić, spacerować, ponieważ wtedy mięśnie pracują i stopy aż tak szybko nie marzną. Wytrzymaj kilka sekund ponad tą granicę, która wydawała Ci się już nie do przekroczenia. A wtedy ją przekroczysz. I co będzie dalej? Będziesz kolejnym zwycięzcą. Siebie, ale też swojego zdrowia. Ale też zaprzyjaźniania się ze swoim ciałem, którego tak naprawdę wcale nie znasz. Ponieważ tak już jest, że podobno nasz mózg wykorzystujemy w raptem 30%, a nasze ciało, według różnych standardów wschodnich, nasze ciało wykorzystujemy maksymalnie w 1%. Co to znaczy? Ono przecież funkcjonuje, oczywiście, tyle że bez naszego udziału, bez naszego świadomego udziału. A świadomie wykorzystujemy je może w 1%. Ci, którzy otarli się o hipnozę, o most kataleptyczny, o różne tego typu zabawy i widzieli to z bliska, tak jak ja, wiedzą dokładnie, o czym możemy rozmawiać. Namawiam Was właśnie do tego, żeby troszkę bardziej poznać swoje ciało, troszkę więcej wykorzystać jego możliwości i zamiast biegać po aptekach, dać mu szansę, aby samo tak wzmocniło swój układ odpornościowy, tak go przećwiczyło, aby dawało sobie radę z większością problemów, z którymi zwykle ludzie wyubierani, przegrzani, zupełnie nieprzystosowani do życia bez cywilizacji, nie potrafią już sobie poradzić. Dla nich zostawmy worki leków i kolejki u lekarzy. My spróbujmy być po prostu zdrowi, czyli wykorzystać to, z czym się urodziliśmy. Wykorzystać nasze ciało, wykorzystać nasze możliwości, które mamy. Nie chodzi o żadne ekstremum, pamiętajcie. Chodzi tylko o to, aby wrócić do natury, aby z powrotem zaprzyjaźnić się z Matką Ziemią, od której nasze ciało pochodzi. Serdecznie zapraszam do eksperymentów i do zdrowego życia. Cześć!